Wiem i te przemyślenia zawsze przychodzą mi na dwa razy. To znaczy najpierw coś tam sobie nagram na balkonie, później przyjadę się kawałek windą, to znaczy daleko nie mam, z pierwszego do garażu. Jak już wsiądę do auta, to wtedy jeszcze przemyślenie mi przychodzi najczęściej na temat tego, o czym tam mówiłem wcześniej. A mówiłem o bohaterze Borysie Budce, którego zaatakowały go paski TVP Info pod galerią w Katowicach. I tam jakby teraz sobie przypomniałem, co on bredzi, ten Lamus. Lamus bredzi o tym, że ten mu wytrącił telefon z ręki. Wiecie, dlaczego mu telefon z ręki wytrącił? Bo podszedł do niego pan i mówi: słuchaj, wy tam tacy i owacy, no tak, no jakby przeciwnik polityczny, ma prawo, rozumiesz, ma prawo inaczej ktoś myśleć, tacy owacy. A Budka co? Jak Lamus, telefon, i go chciał nagrywać. Już cię nagram, zaraz w TVN-ie cię pokażą. I tam go nagrywał. No to chłop mu wytrącił, rozumiesz. No to to dlatego jest opowieść o wytrącaniu telefonu. Znaczy o tym, że mu tam wytrącał telefon z ręki, bo Lesz go chciał nagrać. Bo to teraz jest typowe lewackie, szmaciarskie zachowanie, z którym się spotykam ciągle, rozumiesz? Do mnie na ulicy krzyczą: ty kurwo z PiSu, ty pisowska kurwo, tam robiłeś Macierewiczowi, rozumiesz? I tak dalej. I w momencie tylko, kiedy ja mówię: słuchaj, masz problem, to chodź, to jest od razu, hop, telefon, już cię nagrywam. No i to jest właśnie bohaterstwo, i to jest Budka. Teraz już wiem, wytrącanie telefonu z ręki, bo chciał nagrywać pana, który wypowiadał się na jego temat, na temat, nie wiem, tego braku charakteru i frajerstwa.